Państwa, stadion przy Alejach Zygmuntowskich. Przed nami spotkanie drugoligowego Motoru Lublin, który podejmuje na własnym stadionie zespół Concordii Elbląg. Kilka minut do rozpoczęcia spotkania przed nami, przypomnę Państwu, przedstawię Państwu składy obydwu zespołów, drużyna gości. Concordia Elbląg, stroje pomarańczowo-czarne, zespół występuje w następującym składzie. Z numerem pierwszym Hieronim Zoch, z numer 2 Michał Lepczak, z numer 21 Szymon Sadowski, numer 20 Tomasz Sambor, numer 16 Marek Masztaler, numer 6 Bartłomiej Florek, numer 4 Filip Zawierowski, numer 19 Adrian Korzeniewski, numer 14 Radosław Stępień, numer 18 Damian Szuprytowski, numer 3 Jakub Zajwic. Drużyna prowadzona przez trenera Adama Borosa, rezerwowi to 24 Łukasz Gładek, 22 Razak Bamgboje, numer 9 Michał Kiełtyka, numer 5 Michał Lewandowski, numer 23 Mateusz Szmyt. Drużyna lubelska, stroje tradycyjne, żółto-niebieskie, numer 23 Mateusz Oszust, numer 17 Damian Falisiewicz, numer 5 Piotr Karwan, numer 4 Łukasz Matuszczyk, numer 8 Piotr Kaczarek, numer 87 Vincent Kajzi, numer 77 Radosław Kursa, numer 21 Bartosz Romańczuk, numer 25 Artur Węcka, numer 15 Damian Szpak, numer 7 Karol Kostubała. Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Świerczewskiego, zawodnicy rezerwowi 33 Paweł Lipiec, 11 Michał Ciarkowski, 18 Patryk Czułowski, numer 3 Paweł Nowotka, numer 99 Iwan Jovanowicz, numer 20 Przemysław Kanarek i numer 13 Dawid Ptaszyński. Sędzia spotkania pan Jacek Lisa, asystenci Robert Boruta i Tomasz Mośko, sędzią technicznym Michał Sawka. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie lubelskiego Motoru, to drużyna lubelska uległa w Radomiu po słabym spotkaniu 3-0 Radomiakowi Radom. Wcześniej w trzech kolejnych meczach Motor wygrywał dosyć wysoko i przekonywująco, 4-1 w Tarnowie, 4-2 u siebie ze Sliczą Gruszków i 3-0 z Garbarnią Kraków. Za nami pierwsze spotkania, pierwszy gwizdek przy piłce drużyna Concordii Elbląg. Dobra interwencja na środku defensywy Piotr Karwan, numer 5. Drużyna Motoru musi to spotkanie wygrać, ponieważ tak naprawdę sytuacja Motoru jest w tabeli bardzo trudna. Z dorobkiem 17 punktów Concordia nasz zespół wyprzedza o 5 punktów, także warto by było zmniejszyć tą stratę do punktów 2. Drużyna Motoru to drużyna, która dobrze gra, szczególnie na własnym boisku. Tutaj dwa ostatnie spotkania z Motorem wygrał zdecydowanie, tak jak wspomniałem, z Garbarnią Kraków 3-0, a także z drużyną z Nicza Pruszków 4-2. Z bramki Mateusz Ostrzpił, piłka w środku pola. Walczył tutaj dobrze Artur Węska, numer 25. Artur Węska, zagranie do Damiana Szpaka. Piłkę przejmie Bartek Romańczuk na lewym skrzydle. I mamy pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Druga minuta spotkania. Motor przed szansą na zmianę rezultatu właśnie ze stałego fragmentu gry. Kostubała w stronę Węski, ale tutaj wyjaśniają piłkarze z Elbląga. Klepczarek niedokładnie do Romańczuka. Piłka spokojnie opanowana przez rywali Motoru. Piłka aktualnie w strefie defensywnej drużyny Olimpii Elbląg. Drużynie Olimpii. Zawodnicy bez gdzieś tam przeszłości pierwszej ligowej czy ekstraklasowej w naszej drużynie. Kilku zawodników takich, którzy grali w barwach Motoru, w pierwszej lidze mamy. Na pewno najbardziej znanym aktualnym zawodnikiem występującym w pierwszym składzie Motoru jest Piotr Klepczarek, który kiedyś grał w ekstraklasie w barwach Polskiego Klubu Sportowego, a także w barwach GKS-u Bełchatów. Również Bartosz Romać, który również występował w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego ŁKS Łódź. Na pewno wiele ożywienia do kraju lubelskiego Motoru sprawiło ściągnięcie czarnoskórego Vincenta Kajziego, reprezentanta Ugandy, który w wielu meczach jest aktywny, zdobył już 3 bramki, a także Vincent na pewno wniesie również dzisiaj sporo ożywienia w poczynania podopiecznych Piotra Świerczewskiego. Na razie spokojna gra w środku pola, żaden z zespołów tak naprawdę nie forsuje tempa. Widać, że goście ustawieni w systemie 4-5-1 z jednym wysuniętym napastnikiem Jakubem Zejgliciem.
z kolei motor, wydaje mi się, że to jest ustawienie 3-4-3. Widać, że motor na pewno tutaj przejmie inicjatywę i będzie starał się to spotkanie wygrać. Piotr Kepczarek teraz na własnej połowie, na lewej stronie, zagranie do tyłu, Matuszczyk. Matuszczyk niestety niecelnie, tu piłkę przejmują zawodnicy z blok. Spokojnie Bartłomiej Florek do tyłu, tutaj jest Szymon Sadowski. Podobnie przy piłce Sadowski, w środku pola, zagranie na prawo, tutaj Michał Lepczak. Michał Lepczak będzie szukał rozwiązania na skrzydle, tak, zagranie tutaj Zajglić. Tutaj w środku pola niekryty, zupełnie zawodnik otoczony na 14. Radosław Stępień i na spalonym teraz minimalnym został złapany zawodnik z Elbląga. Ale chociaż dobre zagranie 14 Radosława Stępień. Motor teraz buduje swoją akcję od tyłu, od tylnej strefy swojego bloku defensywnego. Teraz po prawej stronie Damian Falisiewicz rzut za to. Damian Falisiewicz tutaj zagrał w stronę Artura Węska. Artur Węska ściga się z jednym z zawodników Concordii Elbląg i rzut rożny. Druga okazja z rzutu rożnego właśnie dla lubelskiej drużyny. Znowu przy piłce będzie Bartosz Romańczuk, numer 21. Ten zawodnik będzie starał się centrować w stronę swoich kolegów. Tam wysoki Radosław Kursa, numer 77, a także Piotr Karwan, numer 5. Jednak nie krótkie rozegranie. Podobnie Karol Kostrubała na prawej stronie boiska. I zagranie po nodze jednego z zawodników. Piłka opuszcza boisko i mamy kolejny rzut rożny dla drużyny Motoru. To już trzeci stały fragment gry. Mam nadzieję teraz, że tym razem większe zagrożenie niż dwa poprzednie. Ponownie Bartosz Romańczuk. Bartosz Romańczuk, tym razem pewna interwencja. Hieronim Zoch łapie piłkę w ręce i mocnym wybiciem uruchamia tutaj Jakuba Zelgicia. Jakub Zelgić utrzymuje się przy piłce. Jakub Zelgić to jest dosyć niebezpieczny zawodnik. Zagranie po kolejne dobre zagranie w stronę Damiana Szuprtowskiego, który wcześniej był na pozycji spalonej. I teraz groźna próba strzał z bocznego sektora boiska. Próbował zawodnik z numerem 18, Damian Szuprytowski. Od własnej bramki rozpocznie Mateusz Oszust. Widać, że drużyna Olimpii będzie nastawiona na grę z kontrataku, że tutaj zawodnicy Motoru szczególnie muszą uważać na grającego dobrze tyłem do bramki Jakuba Zelgicia, który właśnie będzie na pewno próbował rozdysponowywać piłki na swoich szybkich kolegów. Vincent Kaisy trochę niedokładnie przejmie piłkę spokojnie Adrian Korzeniewski. Ale Bartosz Romańczuk, dobra asekuracja. Też Klepczarek walczy tutaj o piłkę, ale radzi sobie Concordia. Kolejna dobra piłka, tym razem na Jakuba Zelgicia. Karwan, fatalna pomyłka Piotra Karwana. Fatalna pomyłka Piotra Karwana, który zagrywa niecelnie do Mateusza Oszusta. I jednak z pustej bramki strzał Zelgicia wybija zawodnik z numerem 17 w lubelskim zespole Damian Falisiewicz. To jest była najgroźniejsza do tej chwili akcja ze strony obydwu zespołów. Błąd Piotra Karwana, który niecelnie pomylił się zagrywając głową piłkę do Mateusza Oszusta. Nie zrozumiał się z lubelskim bramkarzem i w tym momencie Jakub Zelgicz mógł spokojnie tą sytuację wykorzystać. Wszystko zostało zaprzepaszczone dzięki wielkiej ofiarności Damiana Falisiewicza, który piłkę wybił wślizgiem z pustej bramki. Mam nadzieję, że motor, ta sytuacja gdzieś tam obudzi lubelską drużynę, która oprócz stałych fragmentów gry na razie tutaj przez 7 minut nie pokazała nam zbyt ani jednej składnej akcji. Z kolei Olimpia, szybkie wymiany piłek i szybka górna piłka na Jakuba Zelgicia i to stworzyło spore zagrożenie przed lubelską bramką. Teraz jesteśmy w bocznym sektorze boiska. Rzut z autu dla drużyny Concordii. Wszystko przerwał dobrym wejściem Vincent Kaisy i piłka dla Motora. Rzut z autu wykonuje Damian Falisiewicz, bohater ostatniej akcji defensywnej Motora. Spokojnie, teraz Łukasz Matuszczyk, numer 4.
Zagranie do Piotra Klepczarka. Klepczarek opanował piłkę na lewej stronie Klepczarek, jeszcze raz do Matuszczyka. Matuszczyk teraz do Romańczuka. Romańczuk nie przejął piłki, ale dobrze zostawił się Artur Węska. Romańczuk niecelnie Bartek Romańczuk próbował uruchomić Damiana Szpaka, jednak tutaj wszystko wyjaśniają opanujący z Elbląga. Jesteśmy na połowie rywali motoru. Piotr Klepczarek. Dobre zagranie. Artur Węska na skraju pola karnego, jednak sędzia zauważył pozycję spaloną. Jacek Lis, sędzia na dzisiejszego spotkania, odgwizduje pozycję spaloną Artura Węski. I spokojnie, teraz pewnie długą piłką w stronę swoich napastników uruchomi kapitan elbląskiej drużyny numer 20 Tomasz Sambor. Faliszewicz. Nie ma z kim zagrać, wybrał Mateusza Oszust. To Mateusz Oszust. No niezbyt dobre wybicie Mateusza. Pierwsza taka próba, niezbyt dobra. Pierwsze takie wybicie zawsze jest najważniejsze. Mam nadzieję, że w kolejnych zagraniach Mateusz będzie już pewniejszy. Rywalizacja teraz w środku pola. Wydaje się, że teraz będą próbowali grę uporządkować, ale dążenie jednak nie. Długie zagranie numer 28. Próbował Szymon Sadowski, ale dzięki ofiarności naszego zawodnika tutaj piłka dalej po stronie Olimpiel. I ponownie rzut z autu. Jesteśmy na połowie motoru. Do piłki podbiega Damian Szuprytowski. Jeśli chodzi o pierwsze 10 minut tego spotkania, to na pewno pierwszy, sam początek zdecydowanie dla motoru, te 300 fragmenty gry, ale najlepszą okazję bramkową do tej pory stworzyli sobie zawodnicy z Elbląga. Długa piłka, Artur Węska nie mógł tutaj wygrać pojedynku z dwoma obrońcami zespołu gości i piłka ląduje w rękach Hieronima Zocha. Zoch od bramki. Tutaj Klepczanek, Romańczuk, bardzo ładne zagranie, Kursa w środku pola do Romańczuka. Romańczuk na lewej stronie boiska, szuka zmiany gry. Przydałoby się właśnie tam osamotniony Vincent Casey, który mógłby dostać taką piłkę. Karol Kostuba, trochę przypadkowo, Piotr Klepczarek na lewej stronie. Dobre, płaskie dośrodkowanie, wszystko wyjaśnia jeden z zawodników Olimpii i mamy kolejny stały fragment gry, rzut rożny. Czwarty rzut rożny dla motoru, mam nadzieję, że teraz zobaczymy dobre dośrodkowanie gdzieś na okolice 8 metra. Tutaj uda się oddać strzał w stronę bramki Hieronima Zocha. Tym razem do piłki podbiegł Karol Kostrubała. W polu karnym jest wielu zawodników ludzkiego motoru, ale Hieronim Zoch, pewna interwencja. Chociaż powiem szczerze, że każde z dośrodkowań tutaj lubelskiej drużyny było już lepsze. Matuszczyk. Kostrubała. Kostrubała na własnej połowie. Zagrywa do Faliszewicza. Jeśli chodzi o grę defensywną w dzisiejszym dniu zespołu motoru, motor sporo ryzykuje, grając właśnie na dwa kontakty przed własnym bramkarzem. Grając tutaj, wymieniając te piłki dosyć ryzykownie. Jedna taka właśnie wymiana Piotra Karwana z bramkarzem Oszustem mogła skończyć się dla lubelskiej drużyny fatalnie. Faliszewicz. Piłka na prawą stronę do Vincenta Kajzego, jednak niecelne zagranie Faliszewicza i teraz z próbą kontry wychodzą zawodnicy z Elbląga, ale wszystko powstrzymane. Damian Faliszewicz naprawił swój wcześniejszy błąd. Matuszczyk. Długa piłka w stronę Vincenta Kajzego. Tym razem dokładnie Vincent na prawej stronie. Vincent zatrzymany przez jednego z zawodników. Tam interweniował Adrian Korzeniewski. Out dla drużyny motoru na wysokości pola karnego. Vincent Kajzi do Szpaka. Szpak stracił piłkę, ale mamy kolejny stały fragment gry, już piąty rzut rożny w ciągu 12 minut, już piąty rzut rożny dla motoru. Tym razem Bartosz Romańczuk, tam w bocznym sektorze boiska jest również Karol Kostrubała, więc być może będzie to za krótkie zagranie, jest też Vincent Casey, tak? Piłka do Vincenta Casey'ego, Casey do Romańczuka, Romańczuk daje strzał z dystansu. Strzał nieudany z mniej więcej z rogu pola karnego strzelał Bartosz Romańczuk od bramki Hieronim Zoch. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to wydaje się, że tutaj żadna z drużyn nie będzie chciała tego spotkania przegrać, ale może zakończenie rundy pozytywnym aspektem, jakim byłoby dla jednych i drugich zwycięstwo, chociaż dla motoru na pewno to zwycięstwo
jest bardziej potrzebne w aktualnym stanie w tabeli. To jest tylko jedno miejsce przewagi nad strefą spadkową, a przy dzisiejszych wynikach, jakie mam tutaj na innych drugoligowych boiskach zobaczymy, może być tak, że Motor właśnie, gdyby tutaj niestety nie wygrał tego spotkania, może okazać się tak, że Motor będzie musiał przezimować przerwę właśnie w strefie spadkowej. A wygrywając, można do tej strefy troszeczkę odskoczyć. Tam tabela jest dosyć spłaszczona, ale to wszystko i tak dowiemy się tego wszystkiego po wszystkich rozstrzygnięciach z dzisiejszych i jutrzejszych spotkań w drugiej lidze w grupie wschodniej. Kostrubała na prawej stronie. Kostrubała dobre zagranie. Bartosz Romańczuk jednak za niski do tego zagrania wybił jeden z zawodników Olimpii. Teraz przejęcie przez Motor. Vincent Kaizy na prawej stronie. Vincent Kaizy. Zagranie. No i z problemami Hieronim Zoch. Ta piłka mogła spaść tuż za kołnierz bramkarza z Elbląga. Jednak Hieronim Zoch wybija tą piłkę na rzut rożny. To już szósty stały fragment gry. Motor tutaj w tym fragmencie na pewno ma sporą przewagę. Zresztą od tej sytuacji, w której Jakub Zelgić mógł zaskoczyć Mateusza Oszusta, Olimpia jakby oddała inicjatywę i to Motor dosyć prostymi sposobami próbuje przedostać się pod bramkę Hieronima Zocha. Rzut rożny. Tym razem Karol Kostrubała. Za krótkie dośrodkowanie wybija piłkę Damian Szuprytowski. I teraz kolejny stały fragment. Tym razem Bartosz Romańczuk podejdzie do piłki. W polu karnym Radosław Kurca, bardzo wysoki zawodnik, również Piotr Karwan, także mam nadzieję tutaj, że uda się dojść do strzału. Niestety, tutaj wyjaśnia wszystko jeden z zawodników Elbląga. Teraz szansa na kontratak. Dobre zagranie, 14. To był Radosław Stępień, zagrywa do Szuprytowskiego. Trochę już wszystko się wycofało. Atak się uspokoi, teraz będzie już pewnie próba ataku pozycyjnej. Tak, Szuprytowski zagrywa do linii defensywnej. Tutaj jest Tomasz Sambor i Marek Masztarek. Michał Lepczak. Lepczak do Szuprytowskiego. Dobre zagranie prostopadłe w stronę Jakuba Zelgicia, chociaż wydawało mi się, że była pozycja spalona i tak Jakub potknął się i tej piłki przejąć nie mógł. Na własnej połowie lubelska drużyna Matuszczyk do Piotra Klepczarka. Tam pojedynek bark w bark, Artur Węska przewracany przez jednego zawodnika z Elbląga. Sędzia tutaj nie odgwizdał faulu. Kursa do Węska. Węska bardzo aktywny w dzisiejszym, podobnie jak wszyscy zawodnicy Motoru, Romańczuk. Celny ślizg, dobra interwencja. Teraz pozycja spalona, próba szybkiej kontry, Damian Szuprytowski. Jednak sędzia zauważył jego pozycję spaloną, która była ewidentna. Wcześniej miała okazję drużyna Motoru. Bartosz Romańczuk prawidłowo powstrzymany przez jednego z zawodników Elbląga. I tutaj stąd właśnie ten kontratak drużyny gości. Karwan do Matuszczyka. Matuszczyk jeszcze raz do Karwana. Teraz wysoki pressing drużyny Elbląga. Romańczuk w stronę Szpaka. Szpak wygrał głowę, ale tam już nie było do kogo odegrać tej piłki. Piłka pod nogami, a teraz właściwie w rękach Hieronima Zocha. Bramkarz Olimpii wznawia grę. Centrum pole. Centrum w tej środka boiska. I drużyna z Elbląga na połowie. Faulowany Damian Szuprytowski, numer 18. I spokojnie drużyna z Elbląga rozgrywa piłkę od tyłu. Szuprytowski to jeden z aktywniejszych zawodników w środku pola ze strony Elbląga. Wyróżnia się podobnie jak zespole z Motoru Bartosz Romańczuk. Trochę niewidoczny w dzisiejszym Vincent Kaizy, jakby tutaj partnerzy nie grają właśnie nie grają prawą stroną, tutaj ustawiony jest dzisiejszym zawodnik z Ugandy. Teraz Falisiewicz wygrywa górną piłkę, Piotr Karwan wyjaśnia wszystko. Stronę Szpaka, Szpak dobrze panował piłkę, tylko tutaj w pojedynku z trzema rywalami będzie mu ciężko cokolwiek zrobić, ale odegranie do Vincenta Kaiziego. Brawo dla Damiana Szpaka, który świetnie utrzymał się w tej sytuacji na nogach. No ale strata Kaiziego. Pojedynkę. Teraz odbierają piłkę motorowcy. Kostrubała do Kaiziego. Kolejna strata Ugandyjczyka. I piłka na połowie Olimpii Elbląg. Szymon Sadowski.
Sadowski do Lepczaka. Lepczak próbował uruchomić Szybrytowskiego, jednak dobra interwencja Łukasz Matuszczyk. Łukasz Matuszczyk w ostatnim spotkaniu w Radomiu Łukaszowi przytrafił się błąd właśnie przy drugiej bramce dla drużyny z Radomia. Łukasz zbyt delikatnie próbował zagrać do Mateusza Oszusta. Tutaj całe nieporozumienie wykorzystał Piotr Prędota. Były zawodnik, strzelec wielu bramek dla właśnie lubelskiego Motoru. Skarcił lubelską drużynę. Zresztą mecz w Radomiu był meczem dosyć dziwnym, ponieważ już w drugiej minucie spotkania Lublinianie stracili bramkę po stałym fragmencie gry. Bramka Piotra Kornackiego głową. Później Motorowcy atakowali, jednak więcej szczęścia właśnie w kontratakach, wykończaniu swoich sytuacji mieli zawodnicy z Radomia. Druga połowa już nieco mniej aktywni, zawodnicy Motoru. Radomiak dowiózł trzybramkowe zwycięstwo. Wincent Kaizi na prawej stronie. Kaizi ograł jednego rywala. Kaizi w środku pola już teraz zbiega do środka. Zagranie na prawo od Karol Kostubawa. Kaizi centra tutaj do Bartosza Romańczuka. Bartosz Romańczuk oddaje strzał, jednak Hieronim Zoch nie miał żadnych problemów ze złapaniem tej piłki. Ale dobra próba, indywidualna akcja Vincenta Kaiziego, zagranie na prawo do Karola Kostrubały. Kostrubała zobaczył urywającego się po drugiej stronie boiska Bartosza Romańczuka, który oddał celny strzał w stronę bramki Olimpii Elbląg. I ponownie Motor. Vincent Kaizi na własnej połowie. Kaizi niecelnie w stronę Kostrubały, tutaj uprzedził wszystko Masztaler. Teraz w odpowiedzi fatalne zagranie zawodnika Olimpii Elbląg na wolne pole. Tam nikt nie wyszedł do tej piłki i piłka pod nogami zawodników z Alei Zygmuntowskich. Przy piłce Piotr Klepczarek. Nie bardzo było z kim zagrać. Zagranie w stronę Artura Węski. Artur Węska walczy tutaj z jednym z zawodników Olimpii Elbląg. Walczył już z autu dla lubelskiej drużyny. Piotr Klepczarek. Teraz walka w środku pola, żadna z drużyn nie uporządkowała na razie jeszcze swojej gry na tyle, żeby przejąć całkowicie inicjatywę. Mateusz Oszust otrzymał piłkę od Piotra Karwana. Tym razem dobre zrozumienie w linii defensywnej Motoru i Bartosz Romańczuk. Bartosz Romańczuk, 4-3 wchodzi teraz Motor. Romańczuk na skraju tutaj zbiega w lewy sektor boiska, zagranie zbyt płaskie i tam przejmuje piłkę Olimpia Elbląg. I Olimpia Elbląg od własnej połowy. Urwał się jeden z zawodników prawą stroną Olimpii Elbląg. To był numer 14, Radosław Stępień. Zagranie na drugą stronę. Tam jest Szuprytowski. Szuprytowski do Zelgicza, który jest totalnie osamotniony i pakuje piłkę do lubelskiej bramki. Zupełne nieporozumienie w lubelskiej ekipie. Jakub Zelgicz był osamotniony, przyjął piłkę na klatkę piersiową, zgasił ją do ziemi i pewnym strzałem w długi róg pokonał Mateusza Oszusta. Bez żadnej asekuracji. To było chyba miejsce właśnie do asekuracji przez Piotra Klepczarka. Wydawało się zawodnikom Motoru, że to może być pozycja spalona, jednak sędzia, asystent dobrze ustawiony, nie zauważył pozycji spalonej. Podjął taką decyzję Jakub Zelgicz, przyjął piłkę, zgasił do ziemi i pewnym strzałem pokonał lubelskiego bramkarza. I mamy zmianę rezultatu, 20 minuta meczu. Concordia Elbląg obejmuje prowadzenie na stadionie w Lublinie. I teraz to drużyna Motoru będzie musiała przyjąć inicjatywę, ponieważ straty będzie trzeba teraz szybko odrobić. Fatalny błąd w defensywie właśnie. Zabrakło asekuracji. Z lewej strony Jakub Zelgicz spokojnie został osamotniony. Nie przejął tej piłki, wyskakując do niej ani Piotr Karwan, ani Łukasz Matuszczyk. Zabrakło trochę centymetrów. No, też nie było nikogo, żadnego właśnie z zawodników lubelskiej przy napastniku Olimpii Elbląg. Tym sposobem Olimpia obejmuje prowadzenie i będzie spokojnie mogła tutaj kontrolować przebieg spotkania. To Motor teraz musi zaatakować, to Motor musi się odsłonić, by ten rezultat zmienić. Klepczanek. Do Romańczuka. Romańczuk w środku pola. Zagranie w stronę Damiana Szpaka. Damian Szpak wpada w pole karne, jednak nie poradził sobie z asekuracją Tomasza Sambora. I teraz Olimpia Elbląg, który będzie próbowała wyjść z własnej połowy. Radosław Kursa przerywa to jeszcze na połowie przeciwnika. Piłka w stronę Szuprytowskiego, tam Damian Falisiewicz przejmuje piłkę w stronę Mateusza Oszusta. Mateusz Oszust daleko w środek pola,
Tutaj nie ma żadnych znotulaków. Teraz piłkę przyjmuje Karol Kostrubała. Próba dyblingu, jednak strata piłki. Piłkę przejął zawodnik z numerem 19, Adrian Korzeniewski. Teraz walecznie Vincent Kaizi wywalczył piłkę, odebrał tą piłkę i próba szybkiego zagrania. Brzydki faul jednego z zawodników Olimpii na Karolu Kostrubale. I chyba będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę w dzisiejszym spotkaniu. Nie, nie będzie żółtej kartki. Pan Jacek Lis uznał, że to zagranie nie kwalifikowało się, żeby ukarać zawodnika indywidualnie. Kara tylko zespołowa, rzut wolny ze środka boiska dla Motoru Lublin. Romańczuk. Do Kaiziego. Kaizi na prawej stronie. Wygrał pojedynek szybkościowy z jednym z zawodników z Elbląga, wpada w pole karne i blisko pokonania własnego bramkarza. Jeden z zawodników z Elbląga. Dobre, płaskie dośrodkowanie, takie agresywne. Tutaj nurtujące pole karne Vincenta Kaiziego. A do własnej bramki piłkę mógł skierować Szymon Sadowski. Bartosz Romańczuk teraz na prawej stronie. Zagranie do Szpaka. Szpak przyjmuje sobie piłkę, ale tutaj za długo czekał i to wszystko wyjaśnił jeden z zawodników z Elbląga. W pojedynkę próbował wyprowadzić kontakt, zatrzymany przez Matuszczyka. Matuszczyk w stronę Węski. Węska na lewej stronie boiska. Węska próbuje uwolnić się z asekuracji Michała Lewczaka. Węska. Teraz czysty wślizg Lewczaka. Węska w pojedynkę nie poradził sobie z dwoma zawodnikami Olimpii Elbląg. Olimpia próbuje skontrolować, ale Radosław Kulca w środku. Damian Szpak wrócił do środkowej strefy boiska, odebrał piłkę, zagrał do Bartosza Romańczuka. Piotr Klepczanek faulowany, chociaż Motor utrzymywał się przy piłce, sędzia cofnął grę. Pan Jacek Lis uznał, że Piotr Klepczanek był faulowany. Mamy rzut wolny dla Motor Lublin z lewej strony boiska. Przy piłce tradycyjnie Bartosz Romańczuk. Bartosz Romańczuk to jest zawodnik, który kiedyś miał okazję współpracować z Piotrem Świerczewskim, trenerem lubelskiego Motoru właśnie w łódzkim klubie sportowym. Lewa strona boiska, Bartosz Romańczuk przy piłce. 7 zawodników Motoru w polu karnym. Central, tutaj najwyżej wyskakują zawodnicy Olimpii i będzie szansa dla drużyny z Pomorza do kontrataku. Piłka na lewą stronę, tam Falisiewicz uciekł jeden z zawodników, ale tutaj dobra asekuracja Radosława Kursy i Klepczarek i wychodzimy z kontrą z podlubelskiej połowy. Klepczarek w stronę Węski, podanie niedokładne, przejmuje wszystko Bartłomiej Florek. Teraz Zelgić, strzelec pierwszej bramki dla drużyny z Elbląga, właściwie na razie jedynej bramki. I Lepczyk w stronę tutaj do Radosława Stępnia. Radosław Stępień zaspał, nie ruszył do tej piłki i spokojnie łapie dośrodkowanie Mateusz Oszust. Kaizi na prawej stronie. Kaizi, przyspieszenie, ale piłka opuszcza boisko. Tam Vincent nie opanował tej piłki i rzut z autu na połowie Olimpii Elbląg. Piłka dla drużyny gości. Drużyna z Elbląga wznawia grę. Piłkę przejmuje Motor Karol Kostrubała, Bartosz Romańczuk do Kursy. Kursa traci piłkę i pojedynkę urywa się jeden z zawodników, ale Falisiewicz będzie szybszy. Falisiewicz spokojnie zagrywa do Mateusza Oszust, który wykopuje piłkę w środek. Teraz Kostrubała. Chyba był popychany, chyba był faul, ale sędzia tutaj nie odgwizdał pozycji, nie odgwizdał przewinienia. Widzę, że Kaizi przyjął piłkę. Falisiewicz do Kaiziego. Teraz jakby większość akcji Motor właśnie konstruuje prawą stroną. Niewykorzystywany jest z kolei teraz Piotr Klepczarek. Wszystkie piłki przechodzą gdzieś tam przez Bartosza Romańczuka, które odgrywa je do Vincenta Kaiziego. Może to będzie recepta na zmianę rezultatu, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby za chwilę Motor doprowadził do wyrównania. Falisiewicz. Falisiewicz zagrywa do tyłu, do Piotra Karwana, Karwan do Matuszczyka, Matuszczyk na prawo do Kaiziego. Kaizi w pojedynku 1-1, jednak nie wycofał do tyłu. Tutaj jest Kostrubała. Jeszcze raz Kaizy. Kaizy do Falisiewicza, spokojnie Motor. Kaizy. No ale tam brak pomysłu, za było za gęsto już i strata na rzecz Elbląga, ale szybko odzyskujemy piłkę, mamy rzut z autu Kostrubała. I teraz prosi się zagranie do Piotra Klepczaka, który tutaj pojawia się w lewym sektorze boiska, Matuszczyk. Ale Piotr został znowu niewykorzystany, piłka w środek pola karnego.
Tutaj wygrywa główkę Tomasz Sand. Wysoki pressing dużym toru, szybkie odzyskanie. Damian Szpak na lewej stronie boiska. Szpak do Kursy, Kursa zagranie do Romańczuka. Romańczuk w lewym sektorze. Romańczuk w stronę Węski. Węska przepuszcza tą piłkę. Damian Szpak ma teraz piłkę na nodze. Jednak nie udało się tutaj ograć obrońcy z Elbląga i oddać strzał na bramkę. To była jedna z lepszych sytuacji motoru, tylko dosyć sytuacyjna piłka. Damian Szpak do końca tutaj nie zauważył dokładnie tego rozwiązania, że wystarczyło tylko tą piłkę od razu, gdy znalazła się pod jego nogami, popularnie dziubnąć w stronę właśnie bramki Hieronima Zocha, który na pewno tej sytuacji by był bezradny. Ale to dobre zagranie Bartosza Romańczuka, który tutaj właściwie wszystkie jego dośrodkowania stwarzały spore zagrożenie pod bramką drużyny z Elbląga. Teraz motor na własnej połowie od autu Piotr Klepczarek. Klepczarek w stronę Węski, jednak tutaj szybszy był Michał Lepczak, wybija na aut ponownie. Ponownie teraz Romańczuk, Romańczuk do Szpaka. Szpak do Węski, Węska już w polu karnym, ale zabiera mu tutaj jeden z zawodników Elbląga piłkę. I mamy próbę pewnie kontrataku ze strony Olimpii. Numer 19, Adrian Korzeniewski. Ale wszystko wyjaśnia Łukasz Matuszczyk, no ale tylko na chwilę. Teraz drużyna z Elbląga ponownie przejmie piłkę. Faulował Damian Falisiewicz, jednego z zawodników z drużyny z Elbląga. Goście chcieli szybko wznowić piłkę, piłka w stronę numer 16, w stronę Marka Masztalera. Jednak zagranie niecelne i od autu na własnej połowie lubelski motor. Vincent Kaizi. Kaizi do Szpaka. Szpak do Kostrubała. Kostrubała znów uwikłał się w niepotrzebny pojedynek w środku pola z dwoma zawodnikami drużyny przeciwnej i mamy stratę i kontratak zespołu z Elbląga. Wszystko wyjaśni Damian Falisiewicz, wybija piłkę na aut. Aut na wysokości pola karnego dla drużyny gości. W postaci bramki motor zaczął grać nieco ciekawiej. Było kilka razy zagrożenie ze strony właśnie głównie Bartosza Romańczuka i jego celnych zagrań. Tak samo mieliśmy sytuację, w której jeden z zawodników Concordii mógł sam wpakować piłkę do własnej bramki po dobrym zagraniu Vincenta Kaiziego. Ale to wszystko za mało, bo brakuje nam jednak klarownych sytuacji, klarownych okazji dla drużyny motoru. Takie raczej sytuacyjne okazje gdzieś po dobrych dośrodkowaniach Romańczuka i ta piłka gdzieś znajduje się w gąszczu nóg. Na razie nie potrafiliśmy żadnej z takich okazji wykorzystać. Kaizi. Falisiewicz. Falisiewicz do oszusta. Oszust w środek pola, przejmują zawodnicy z Elbląga. Urywa się tutaj 19, Korzeniewski. Ale mam nadzieję, że Matuszczyk to przejmie. Korzeniewski wygrywa wprawdzie pojedynek, ale niedokładnie zgrywa piłkę. Tam nie było żadnego zawodników gości. Piotr Klepczarek, spokojnie. Górna piłka w stronę Artura Węski. Piłkę panował Karol Kostrubała. Kostrubała do Romańczuka, dobre zagranie. Romańczuk do Kursy, zmienimy sobie stronę grania. Tam jest wolny Vincent Kaizi, ale fatalne zagranie Kursy, chociaż piłkę opanował i tak Kaizi. Ale też zagranie można było wykonać zupełnie lepiej i wtedy Vincent Kaizi miałby wolny prawy korytarz i mógłby tym prawym korytarzem pomknąć w stronę bramki Zocha. W środku pola Olimpia Elbląg, aut właśnie dla drużyny gości. 32 minuta spotkania, przypomnę, że od 20 minuty to goście prowadzą w Lublinie po bramce Jakuba Zelwicza. Kostrubała w stronę Węski. Węska tam przegra pojedynek biegowy, ale walczyliśmy rzut z autu na wysokości pola karnego dla drużyny motoru. Vincent Kaizi. Vincent Kaizi w stronę Romańczuka. Romańczuk odegra mnie do Kaiziego, jednak nie. Od razu centruje w pole kanta. Mógł być Węska, ale ta piłka została zatrzymana na głowie Szymona Sadowskiego, stopera drużyny gości. Falisiewicz. Falisiewicz do Szpaka. Stracimy piłkę. Dobra interwencja Falisiewicza, może to się uda odzyskać jeszcze. Goście w kontrataku. I przejmujemy Falisiewicz. Kaizi. Ale złe zagranie Ugandyjczyka
w stronę Radka Kursy. Piłkę przejął zawodnik z Elbląga. Teraz walka w środku pola. Chyba faulowany był. Sędzia nie odgwizdał faulu. Jeden z zawodników Concordii. Na boisku leży, ucierpiał w starciu z Kursą jeden z zawodników Concordii. Chyba będzie potrzebna pomoc masażysty. Nie widzę numeru z tej perspektywy, jaki to właśnie zawodnik z Elbląga. Tak, będą poproszeni noszowi, żeby udzielić pomocy zawodnikowi Concordii. Korzystając z okazji, to powiem, że to jest ostatnia kolejka w rundzie jesiennej. Motor przed tym sezonem, mówiło się, wielu ludzi w klubie pewnie myślało, że drużyna będzie miała aspiracje na ewentualnie próbę awansu do pierwszej ligi. Piłkarsko tak się zapowiadało, ten sezon, druga połowa sezonu bardzo dobra w wykonaniu. Wtedy jeszcze podopiecznych Mariusza Sawy. Później od nowego sezonu przyszła seria meczów bez zwycięstwa i dopiero to wszystko zmieniło się w meczu w Lublinie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, już pod wodzą naszego nowego trenera od tej motoru, Piotra Świerczewskiego. Później ta seria, o której wspominałem, która odbudowała motor, po porażce w Tarnobrzegu przyszły trzy zwycięstwa wysokie. To pomogło motorowi odbudować straty i wydostać się ze strefy spotkowej. Przez długi okres tego sezonu, tej rundy, motor kupował ostatnie miejsce w tabeli. Radosław Stępień ucierpiał w tym starciu z Kursą. On jest teraz opatrywany poza boiskiem, a my wznowiliśmy grę lubelski motor. Romańczuk do Kursy, niepotrzebny Kursa podniósł piłkę, no ale Matuszczyk tutaj nie atakowany przez nikogo, spokojnie sobie z tym zagraniem poradził. Matuszczyk do Karwana. Karwan do Falisiewicza, do Strubała. Motor powinien teraz, korzystając z przewagi jednego zawodnika, nie, już ten Radosław Stępień pojawił się na boisku, także kontuzja nie była poważna, to starcie z Kursą zakończyło się wszystko szczęśliwie dla środkowego pomocnika drużyny z Elbląga. Teraz faulowany Kursa przez Bartłomieja Florka, rzut wolny na mniej więcej 40 metrze od bramki Concordii dla motoru. Romańczuk na prawo. Kaizi zagranie w sumie do nikogo, tam przejmuje piłkę Tomasz Sambor próbuje wprowadzić piłkę z własnego pola karnego. Udaje się piłka na uwolnienie. Sambor wybija piłkę, przejmują motorowcy. Kursa. Kolejne złe zagranie Kursy. Gdzieś ta piłka znowu powędrowała za wysoko w stronę Kaiziego. I Concordia od autu. Przez linię defensywną, tam Sambor próbuje uchomić Masztalera. Dobra interwencja Falisiewicza i Radosław Kursa. W destrukcji bardzo dobrze, gorzej troszkę wychodzi Radosławowi kreowanie gry. Matuszczyk teraz na prawą stronę do Kaiziego. Kaizi chyba faulowany, ale piłka ma motor, więc decyzja sędziego może być tylko jedna. Utrzymali się przy piłce nasi zawodnicy. Kursa. Matuszczyk do Romańczuka, dobra piłka. Romańczuk na lewej stronie uprzedzony przez powracającego Michała Lewczaka. Będziemy mieli rzut z autu na wysokości pola karnego dla motoru Lublin. Klepczarek do Romańczuka, podobnie Romańczuk. Romańczuk do Matuszczyka, Matuszczyk próbował zagrać piłkę powrotną do Romańczuka, jednak zablokowany i ponownie rzut z autu, nieco dalej od bramki Concordii. Piłka w rękach Piotra Klepczarka. Zagranie do Romańczuka. I mamy kolejny. Tym razem to będzie rzut rożny dla drużyny motoru. Nie, ponownie aut jednak. Klepczarek. Klepczarek zablokowany. Teraz na pewno już mamy rzut rożny dla lubelskiej drużyny. Do piłki podchodzi Karol Kostrubała. A w pole karne wędruje już numer 5 Piotr Karwan, numer 77 Radosław Kurza, czyli najwyżsi zawodnicy lubelskiego motoru. Przed polem karnym na 16 metrze Vincent Kaizi czeka na ewentualnie spadającą piłkę, która może trafić właśnie pod jego nogi. A zadyskowanie za krótkie i ponownie rzut rożny wykona Karol Kostrubała.
Tym razem do piłki też zbiega Bartosz Romańczuk. Być może zobaczymy teraz krótkie zagranie w stronę Romańczuka i centra lewą nogą w stronę pola karnego Concordii Elbląg. Nie, Kostubała zostawił piłkę Romańczukowi. Romańczuk centruje, dobra centra. Kurs dochodzi do piłki, jednak nie miał szans oddać strzału. Teraz Szpak. Szpak w stronę Węskiej, ale wszystko wyjaśniają zawodnicy z Elbląga. Teraz tutaj osamotniony Zelgić i próba kontrataku drużyny z Elbląga zatrzymana. Karol Kostubała w środku pola. Piotr Karwan do Falisiewicza, niedokładniej. Teraz Zelgić nie ma pozycji spalonej. Na lewym skrzydle właśnie Jakub Zelgić, strzelec bramki dla Concordii. Rywalizacja z Piotrem Karwanem. Tam podłącza się Adrian Korzeniewski, przez nikogo zupełnie nie kryty. Do piłki do pana jeden z zawodników Elbląga, strzał głową niecelny. Tuż obok bramki Oszusta, ale Oszust wydaje się, że i tak by tę piłkę chwycił. Kontrolował całą sytuację lubelski, młody lubelski bramkarz. Ale ponownie gdzieś tam spory błąd w kryciu, bo i Korzeniewski, który mógł tą akcję zamykać, i także zawodnik z numerem 14, Radosław Stępień, który tą akcję zakończył strzałem. Obaj zawodnicy mieli dogodne pozycje właśnie do oddania strzału. Ponownie zawiodła asekuracja Matuszczyka z Karwanem. Teraz już piłka w środku pola. Romańczuk w stronę Szpaka. Matuszczyk od siebie, mocna piłka w stronę pola karnego Concordii. Obie drużyny teraz nie starają się uporządkować gry. Raczej szybko chcą przerzucić się pod pole karne przeciwnika, żeby zadać ewentualnie, stworzyć szybko okazję bramkową. Teraz Szpak. Szpak do Falisiewicza. Na prawej stronie Falisiewicz. Zagranie do środka, to jest Karol Kostubała. Schodzi do prawą stronę Karol, faulowany przez jednego z zawodników Concordii. Rzut wolny dla motoru Kaizi do Kostubały. Kostubała zagra w niego kursy, nie? Zmiana kierunku gry. Tutaj Kaizi, mamy rzut z autą na wysokości 30 metra od bramki Zocha. Fatalne zagranie, jakaś dziwna próba nabicia zawodnika z motoru. Bardzo mocne uderzenie, Bartosz Romańczuk ucierpiał przy tym wybiciu. Zawodnik Concordii chciał nabić naszego zawodnika. No i Bartosz chyba teraz nie będzie mógł się chwilę pozbierać, bo został uderzony piłką w okolice brzucha. Tymczasem motor stracił piłkę pod polem karnym Concordii. Tam drużyna z Elbląga wznowi grę. Romańczuk ciągle nie może dojść do siebie po tym mocnym uderzeniu zawodnika z Elbląga. Romańczuk położył się na boisku i chyba będzie potrzebna pomoc opieki medycznej. Na płycie boiska pojawił się już kierownik lubelskiego zespołu Siergiej Michajłow. No nie dziwimy się wcale Romańczukowi, że przy takim mocnym uderzeniu piłką w okolice brzucha ten zawodnik nie może w tym momencie kontynuować gry. 41 minuta. Przypomnę, że motor przegrywa z Olimpią Elbląg 0-1 po bramce Jakuba Zeglicia. Tutaj jeśli chodzi o samą grę w pierwszej połowie, no to mamy sporo walki w środku pola, sporo doświadkowań Bartosza Romańczuka, dużo stałych fragmentów gry, no ale nie mieliśmy tak naprawdę żadnej klarownej sytuacji dla lubelskiej drużyny. Z kolei Concordia bardzo mądrze, groźne kontrataki, bardzo szybki. Jeden z wyróżniających się zawodników Damian Naszuprytowski, który tutaj co chwilę nęka lubelską obronę. I jeden właśnie taki błąd został wykorzystany przez Zygicia. Wznawiamy grę od aut. Romańczuk nadal poza boiskiem. Mam nadzieję, że będzie mógł Bartek po przerwie kontynuować to spotkanie. Tymczasem Concordia. Lepczak. Lepczak w stronę Zygicia. A tam dobra interwencja Mateusza Oszusta, który na raty uchwyta piłkę na prawej linii szesnastki. I teraz lubelski bramkarz wznowi grę. Krótkie podanie do Falisiewicza. Falisiewicz do Kaiziego. Po Kaiziem też spodziewaliśmy się nieco więcej, chociaż próbuje ciągle tę grę uruchamiać prawą stroną właśnie, ale brakuje nam jego pojedynków szybkościowych i pojedynków 1 na 1, do których nas przyzwyczajał w kolejnych wcześniejszych spotkaniach. Teraz Matuszczyk. Do zakończenia spotkania 3 minuty, do końca czasu regulaminowego oczywiście, bo być może sędzia doliczy jeszcze jakąś chwilę. Tak, Bartek Romańczuk jest już na boisku.
To dobrze, bo zejście Bartka byłoby sporą stratą dla lubelskiej drużyny. Teraz trochę nieskładnej akcji gry w środku pola ze strony obydwu zespołów. No i teraz próba szybkości przed Piotrem Karmanem, który wyjaśnia całą sytuację. Concordia po raz kolejny próbowała długą piłką uruchomić Szuprytowskiego. Bardzo dobre podanie Szpaka, tylko nie zrozumiał jego intencji Artur Węska. Gdyby do tej piłki ruszył, mielibyśmy naprawdę klarowną sytuację dla drużyny Motoru. Chociaż ta piłka może była nieco za mocna. No ale na pewno Węska nie zrozumiał pomysłu swojego młodszego kolegi Damiana Szpaka. Piłka w środku pola, Stępień, na lewą stronę, tam jest Szuprytowski. Wszystko wyjaśnia Damian Walisiewicz, out dla drużyny z Elbląga. Kursa. Do Kostrubała. Kostrubała próbuje rozprowadzić akcję Motoru. Kostrubała do Klepczarka. Klepczarek do tyłu, do Matuszczyka. Teraz trzeba, to jest jedna z ostatnich akcji pewnie w tej części spotkania, Romańczuk. Mocna piłka na prawo, tam jest Vincent Kaizi, ale przerwał całą akcję lewy obrońca zespołu z Elbląga. Falisiewicz do Kursy. Kursa. Ponownie do Falisiewicza, Falisiewicz prawą stroną. Do Kaiziego, Kaizi jednak piłki nie opanował. Trochę zaskoczenia dostał tą piłkę od Falisiewicza. I rzut z autu dla drużyny Concordii Elbląg. 45. minuta spotkania, za chwilę dowiemy się, ile sędzia do tego spotkania doliczy do czasu podstawowego pierwszej połowy. Sędzia techniczny bierze tablicę w ręce, za chwilkę dowiemy się, o ile dłużej potrwa pierwsza część spotkania. Pan Michał Sawka, sędzia techniczny, sygnalizuje nam, że Jacek Lis, sędzia główny tego spotkania, dolicza do tego czasu podstawowego 1 minutę. Czyli o 60 sekund dłużej potrwa pierwsza część spotkania i Motor ma 60 sekund w tej połowie, żeby zmienić ten niekorzystny rezultat od 20 minuty. To Concordia prowadzi w Lublinie 1-0. Klepczarek, błąd Klepczarka, piłkę przejmuje Korzeniewski. Korzeniewski w stronę Florka, ale wszystko wyjaśnia dobry powrót Romańczuka i pewna interwencja lubelskiego golkipera Mateusza Oszusta, numer 23. Oszust ręką podaje do zawodnika na prawej stronie Falisiewicza. Falisiewicz do Karwana. Karwan, długa piłka w stronę Szpaka. Tutaj Węska walczy wręcz z jednym z zawodników Concordii. Teraz Matuszczyk, na pewno będzie długa piłka posłana w stronę pola karnego przeciwnika. I mamy rzut wolny, teraz może być na pewno ostatnia akcja Motoru, jakieś 30 metrów od bramki Hieronima Zocha, może trochę więcej, 35 przy piłce Karol Kostrubała. Już najwyżsi zawodnicy Motoru wędrują w pole karne. Concordii Elbląg, tam będą czekali na strącenie czy Damian Szpak, czy właśnie Radosław Kursa z numerem 77, a przy piłce Kostrubała. Prawa noga. Mocne zagranie, zaskoczył trochę Hieronima Zocha, który musiał się cofać po piłkę, jednak pewnym chwytem elbląski bramkarz zatrzymał piłkę przed drogą do własnej bramki. Pierwsza połowa za nami, no, Motor przegrywa 0-1. To spotkanie jest dosyć wyrównanym meczem, tutaj błąd lubelskiego stopera i właśnie Jakub Zelgić strzelił w 20 minucie bramkę dla Concordii. Po przerwie, mam nadzieję, zobaczymy Motor w nieco odmienionym składzie. Przed nami druga część spotkania, mistrzostwo drugiej ligi Grupy Wschodniej. Motor Lublin S.A. do przerwy przegrywa 1-0 z Concordią Elbląg. Bramkę zdobył zawodnik z numerem 3, Jakub Zelgić. Bramka to efekt błędu w ustawieniu, błędu w obronie lubelskiego zespołu. To nie był jedyny błąd linii defensywnej naszego zespołu, bo zarówno wcześniej pomyłka Piotra Karwana w niedokładnym zagraniu do swojego bramkarza Mateusza Oszusta, którą na szczęście uratował wybiciem z pustej bramki Damian Falisiewicz. Później jeszcze niepokryty dwukrotnie Adrian Korzeniewski, który miał dwie dobre sytuacje, w jednej sobie nie poradził. Druga oddał niecelny strzał w stronę bramki Mateusza Oszusta. Także no, Motor próbował grać szczególnie przez Vincenta Kaiziego, który dzisiaj gdzieś tam
nie wygląda tak, jak wyglądał w meczach z Garbarnią czy w meczach w Tarnowie na przykład. Z kolei Bartosz Romańczyk bardzo aktywny również w tym spotkaniu. Bez niego ta gra wyglądałaby jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że tutaj, tak jak wspomniałem w pierwszej części spotkania, zobaczymy motor odmieniony, w odmienionym stylu i bardziej agresywny. Jeśli chodzi o skład, do jakich zespoły przystąpiły do drugiej połowy tego spotkania, no to jeśli chodzi o Concordia Elbląg, zespół przystąpił podobnie jak Motor, bez zmian, z numerem pierwszym Hieronim Zoch, numer 2 Michał Lepczak, środkowi obrońcy Szymon Sadowski, Tomasz Sambor, prawy obrońca Filip Zawierowski, od prawego skrzydła Marek Masztaler, Bartłomiej Florek, Adrian Korzeniewski, Rusław Stępień, Damian Szuk-Krytowski, to jest lewo skrzydłowy, i Jakub Zejglić. To jest zawodnik, który występuje dzisiaj na szpicy. Jeśli chodzi o Motor Lublin, to ustawienie 3-4-3, bramca Mateusz Osus, trójka defensorów Damian Faliszewicz, Piotr Karwan, Łukasz Matuszczyk. Na lewej stronie pomocy Piotr Czarek, Wincent Kajzi na prawej, w środku Edgosław Kursa, Bartosz Romańczuk, Karol Koskupała, no i w ataku Damian Szpak i Artur Węzga. To ustawienie bardziej niż 4-3-3 klaruje się jako 3-5-2. W środku pola mamy takich dwóch, zarówno Klepczarek, jak i Kajzi, grający jako w sumie pomocnicy, ale też często wracający do formacji defensywnej, uzupełniający ją właśnie, gdy motor jest w defensywie. Za nami już pierwszy gwizdek drugiej części spotkania. Przy piłce Concordia Elbląg kolejna próba szybkiego przeniesienia w futbolówki w stronę Damiana Szuprytowskiego, bardzo szybkiego zawodnika, tutaj grającego na lewej stronie, na lewej flance pomocy w drużynie Concordii. Ten zawodnik swoją szybkością często gubi Damiana Faliszewicza i stwarza spore zagrożenie właśnie. Takie kontrataki stwarzają spore zagrożenie pod lubelską bramką. Spotkanie oczywiście jest, wynik tego spotkania jest w zupełności wynikiem otwartym, także tutaj nie ma żadnego wahania, że Motor na pewno o te punkty jeszcze powalczy. Szczególnie, że tak jak wspominałem, jest to ostatnia szansa w tym roku na punkty ligowe. I dobrze by było się godnie pożegnać z tą rundą, o której w części trzeba pewnie będzie też trochę zapomnieć, wymazać z pamięci te słabe mecze, takie jak mecz na przykład z Pogonią Siedlce, czy mecz w Płocku, czy ten również ostatni mecz w Radomiu, który może ze względu na grę w pierwszej połowie nie był spotkaniem aż tak słabym, jakby wskazywało to wynik, no ale tutaj gospodarze Radomiu tej Motor wypunktowali, po prostu wykorzystali wszystkie swoje atuty, wszystkie swoje okazje i Motor przegrał tam Radomiu na trudnym terenie 3-0. Także takie spotkania na pewno trzeba będzie z pamięci piłkarzy wymazać. Przed piłkarzami długa przerwa zimowa, która potrwa do początku marca. To będzie czas na rozgrywanie meczów sparingowych, meczów treningów halowych, siłowych, więc ten okres na pewno dla piłkarzy samych ciekawy nie jest, bo piłkarze to, co uwielbiają, to jest gra na pewno na zielonej murawie. Teraz próba przeniesienia gry z połowy Olimpii długim wykopnięciem w stronę Jakuba Zedlicia. Tutaj piłkę przejął Mateusz Oszust na skraju własnej szesnastki. Teraz Olimpia próbuje przejąć troszeczkę inicjatywę, ale kolejne długie zagranie w stronę znów Szuprytowskiego. No i teraz Szpak. Dobre zagranie, Kostubała do Szpaka, sporo ten Szpak przy piłce. Szpak. Szpak do Kajziego. Kajzi wpada w pole karne, czy zdąży? Piłka niestety opuściła już przed zagraniem Wincenta boisko. Szkoda, bo to dogranie Wincenta, chociaż niewykorzystane przez Artura Węskę, było jednym z lepszych zagrań na pewno w tej połowie, bo było jedną akcją dopiero, ale na pewno było jednym z żywszych zagrań Wincenta w całym spotkaniu. Właśnie na Wincenta Motor powinien liczyć w tej drugiej części spotkania, na jego szybkość i zwrotność. Mam nadzieję właśnie, bo Wincent zwykle grywał lepiej w drugich połowach spotkań, tak samo było w Tarnowie czy w meczu z Garbarnią. Mam nadzieję, że tym razem druga połowa dla reprezentanta Ugandy będzie połową lepszą. Jeśli ona będzie lepsza dla Wincenta, to będzie również lepsza dla Motoru. Jeżeli
No i piłka wędruje spokojnie w ręce Mateusza Oszusta, który długim zagraniem nie jednak spokojnie. Mateusz czeka na rozegranie tej piłki, jednak długi wykop Mateusza w stronę Damiana Szpaka i Artura Węski, to dwójka napastników lubelskiego zespołu. Teraz Szpak. Do Klepczarka, dobra okazja dla motorów, lewym skrzydłem Klepczarek. Tutaj będzie miał okazję Węska, jednak uprzedził go jeden z zawodników Concordii. No i wyjaśniają wszystko defensorzy zespołu z Elbląg. Faliszewicz. Faliszewicz tutaj wplątał się w pojedynek. Jeden na jeden jeszcze faulował przy próbie ominięcia zawodnika Radosława Stępnia i rzut wolny dla Concordii. Piłkę uruchomił Tomasz Sambor w stronę Zeglicia. Kolejna długa piłka, tym razem dobrze defensorzy lubelskiego zespołu. Vincent Kaizi przejmuje piłkę na lewej stronie do Kursy. Zadał go Stubał. Niepotrzebnie Radosław Kursa po raz kolejny podnosi piłkę do góry. To się wiąże ze szybką stratą, ponieważ przyjęcie później jest, no nie ma takiej dokładnej możliwości przyjęcia piłki. Ta piłka wtedy wędruje, jest podnoszona do góry i wtedy ciężko ją opanować, mając na plecach jeszcze jednego czy dwóch rywali. Podróżna z Elbląga nagra na pewno dzisiaj dosyć agresywnie i bardzo blisko naszych zawodników, nie pozwalając na wiele, czy to Bartkowi Romańczukowi, czy Radkowi Kursie, czy szczególnie napastnikom Węsce i Szpakowi. Rzut wolny dla Concordii próbował Damian Szuprytowski, ale zagranie fatalne. Miało być ośrodkowanie albo strzała, wyszło takie coś pomiędzy i minęło zupełnie bramkę Mateusza Oszusta. Oszust od bramki. Oszust Mateusz, bramkarz dosyć młody, lubelski, wychowanek tego klubu. Jeśli chodzi o Mateusza Oszusta, to w ten sezon przyplątał dobrymi zagraniami, z zagraniami naprawdę fatalnymi w Radomiu. Też wiele zagrożenia stworzone było przez samego Mateusza. Jego niepewne wyjścia do piłki, czy to wyjścia poza pole karne. Podobnie było w wcześniejszych meczach. Tutaj na tej pozycji powinien zostać przemyślany ruch transferowy w przerwie zimowej oczywiście. To już za 40 minut rozpocznie się dla piłkarzy Motoru i dla piłkarzy Concordii Elbląg. I dla innych drugoligowców, którzy również rozgrywają dzisiaj swoje spotkania w ramach gry o Mistrzostwo Drugiej Ligi Grupy Wschodniej. Bartosz Romańczuk w środku pola. Zbieg do lewej strony, zagranie do Węski. Węska nie poradził sobie jednak tam w pojedynku z prawym obrońcą drużyny z Elbląg. Klepczarek od autu. Nie bardzo ma do kogo zagrać, teraz zbieg do niego Szpak. Szpak obrócił się ładne zagranie Szpaka. Szpak spokojnie odgrywa do Kostubały. Kostubała podnosi piłkę do Vincenta Kaiziego. Chyba miało być zagranie, ale nie wyszło. Ale ponownie ma to. Kostubała. Kursa. Kursa znów troszeczkę niedokładny do Vincenta. Zresztą Vincent. Górna piłka grana na Ugandyjczyka to raczej jest piłka stracona, ponieważ wiadomo, że Vincent tutaj nie jest kolosem, więc jemu ciężko zapanować taką górną piłkę, jeśli ona szczególnie jest niedokładnie zagrana przez partnerów zespołu. Teraz dobry powrót właśnie Vincenta, który pojawia się równo często w defensywie, jak i w ofensywie. Jest tutaj ustawiony na prawej stronie i naprawdę trener Piotr Świerczewski może mieć z tego piłkarza sporo pożytku. Od bramki Mateusz Oszust. Kursa w środku pola, próbuje opanować piłkę Kostubała. Piłka ciągle w górze, Zegić doszło. No i teraz kilka główek, już chyba piąta czy szósta główka z rzędu. Tutaj ciekawy fragment spotkania. No niestety to Motoru nie przybliża do uprawnionego remisu, chociażby w tym spotkaniu, ani tym bardziej we trzech punktów, które są tak bardzo potrzebne lubelskiemu zespołowi, żeby tutaj wiosna była troszeczkę spokojniejsza, żeby ten byt drugoligowy w naszym 400-tysięcznym mieście utrzymać. Szczególnie warto by było to utrzymać w związku z planami miasta już o ruszającej budowie stadionu miejskiego w Wilnie. Teraz przy piłce numer 16 to jest Marek Masztaler, który tutaj podłączył się do akcji ofensywnej, obrońca. I teraz Vincent Kaizi ma szansę na kontrę, ale Kaizi troszeczkę zablokowany przez Szuprytowskiego. Po nodze Szuprytowskiego piłka już niecelnie trafia do Damiana Szpaka i wyjaśniają wszystko zawodnicy Concordii. Teraz Damian Faliszewicz. Spokojnie budujemy swoją akcję od tyłu, zagranie do Matuszczyka. No i Matuszczyk coś zrobi. Zagranie do Klepczarka, pewnie dokładnie. Klepczarek sobie radzi z tym zagraniem. Przyjmuje kopilsiowo, odgrywa do Romańczuka.
Romańczuk mocno w stronę Klepczarka, ale ta piłka jest zdecydowanie za mocna i tam Hieronim Zoch wybrał się po tą piłkę i pewnym chwytem łapie ją w swoje ręce i za chwilę wznowienie właśnie przez bramkarza z Elbląga. Concordii się już naprawdę nigdzie nie będzie spieszyło. 1-0 w Lublinie to jest wynik, który zawodników Adama Borosa na pewno w 100% satysfakcjonuje. Oczywiście, jeśli będzie Concordia miała swoje okazje, pewnie zechce je również wykorzystać i 1-0 wynik, często jednobramkowa przewaga staje się później problemem, bo robi się z tego remis, ale Concordia na pewno ten nie będzie forsowała tempa gry w tym spotkaniu. To Motorowi musi zależeć na, jeśli zależy Motorowi na 3 punktów, to Motorowi musi zależeć na przyspieszeniu gry, no i stworzeniu sobie wreszcie klarownych sytuacji, bo tych ciągle brakuje. Teraz Kostubała w środku pola, faulowany przez jednego z zawodników, chociaż tak Motor utrzymał się przy piłce, ale sędzia Jacek Lis odgwizdał faul na zawodniku Motoru. Teraz Kaizi. Kaizi do Kostubały, super zagranie Kostubały, który wziął na plecy jednego z zawodników rywali. Vincent Kaizi teraz tuż przed polem karnym, powinien zdecydować się na strzał, zagranie, no ale fatalne zagranie Vincenta, ponieważ za mocne, żeby Artur Węska mógł do niego dojść, a zaraz na strzał to było za słabe. Szkoda, że Ugandyjczyk nie zdecydował się na uderzenie z dystansu, żeby sprawdzić formę i umiejętności w tym aspekcie bramkarskiego rzemiosła Hieronima Zocha. Tą akcję Vincenta Kaiziego poprzedziło świetne zagranie Karola Kostubały, który jednym balansem uwolnił się od dwóch zawodników drużyny przeciwnej. Teraz Romańczuk, spokojnie do Klepczarka. Od Bartosza Romańczuka, tak jak wspominałem, będzie to zależało sporo, ponieważ to jest gdzieś najbardziej kreatywna postać w Motorze, może być Vincenta Kaiziego i Karola Kostubały. Węska traci piłkę. Ja tylko spojrzę na ławkę rezerwowych lubelskiej drużyny, to tam mamy, jeśli chodzi o formację ofensywną, to mamy Iwana Jovanovicia, który bardzo dobrze prezentował się w teraz błąd jednego z zawodników Concordia, ale bez konsekwencji dla drużyny z Elbląga. Właśnie tutaj walory ofensywne, to Iwan Jovanovic dobrze prezentował się po wejściu na boisku w Radomiu. Także i właśnie tak, już widzę, że z ławki zawodowej podniósł się numer 99 Iwan Jovanovic, już gotowy do wejścia. I on pewnie zmieni Artura Węskę, bądź też trener Piotr Świerczewski zmieni taktykę i wpuści do gry trzeciego napastnika. Tymczasem rzut rożny dla drużyny Motoru. Już teraz zaczyna się spieszyć powoli motorowcom. 58 minuta spotkania i teraz zanim Motor wznowi grę, no to mamy zmianę. Boisko opuszcza Artur Węska, który dzisiaj próbował, walczył, no jednak bez specjalnego efektu. I na jego miejsce zobaczymy na placu gry na murawie Chorwata Iwana Jovanovicia. Iwan Jovanovic numer 99. Iwan Jovanovic, zawodnik, który też zdobył bramkę w Tarnowie w tym spotkaniu, które przełamało tą fatalną pasę wcześniejszą meczu do zwycięstwa ze strony Motoru. Jeśli chodzi o jeszcze inne walory tutaj na ławce rezerwowych, to mamy Piotr Świerczewski będzie miał do dyspozycji ewentualnie Michała Ciarkowskiego, który też jest zawodnikiem ofensywnym. Grywał w pierwszych meczach, później wypadł ze składu. Tutaj jeszcze mógłby sporo ożywienia wnieść Patryk Czułowski, młody zawodnik Motoru, a także Przemysław Kanale, który jest też dosyć ofensywnie usposobionym zawodnikiem. Teraz faulowany zawodnik Motoru, ale sędzia pokazuje w stronę przeciwną, więc mamy rzut wolny dla Olimpii Elbląg, chociaż sami zawodnicy Elbląga, Concordii, nie Olimpii, chociaż sami zawodnicy Concordii nie bardzo rozumieli tą decyzję sędziego. Piłka w stronę Masztalera, który tutaj ograł balansem ciała Vincenta Kaiziego, wpada w pole karne, ograł też Falisiewicza, wystawia piłkę w stronę Zelgicia, ale tutaj dobra interwencja Piotra Karwana, który zażegnał to niebezpieczeństwo. Motorze za chwilkę będzie również druga zmiana, już kierownik zespołu przygotował kartę ze zmianą, za chwilkę zobaczymy, kto na boisku Motorze pojawi się, żeby tutaj zmienić oblicze tego spotkania jeszcze, które, tak jak Państwu wspominałem wcześniej, nie jest jeszcze spotkaniem przegranym przez lubelską drużynę. Strata i faul Olimpii Elbląg w okolicach pola karnego Motoru i piłka dla lubelskiej drużyny. Tutaj widzimy na stadionie przy ulicach Zygmuntowskich pojawia się, mimo tego bojkotu, pojawia się coraz więcej
kibiców, nawet na trybunie C, która jest przed naszym stanowiskiem, też możemy kilku kibiców dostrzec. Mam nadzieję, że już od przyszłego sezonu najwierniejsi fani Motoru będą stałymi gośćmi na obiekcie Przelech Zygmuntowski, bo te mecze bez kibiców nie są oczywiście takie same. Teraz szarża jednego z naszych zawodników, Bartosz Romanczyk wywalczył korner i teraz wzrost Iwana Jovanovicia może się przydać bardzo, bo Iwan to prawie dwumetrowy napastnik. No ale krótkie zagranie Romanczuka. No i Romanczuk, ten strzał mógłby być dobry, gdyby był celny. Ta siła była naprawdę dobra, tylko strzał mocno niecelny. I piłka utkwiła w bandzie okalającej stanem Przelejach Zygmuntowskich. Od bramki rozpoczyna Hieronim Zoch. Hieronim Zoch, bramkarz Concordii Elbląg, bez większych błędów w dzisiejszym spotkaniu. Dwa razy został zaskoczony. Tutaj to jest zawodnik niezbyt wysokiego wzrostu, mógł zostać zaskoczony próbą tej uderzenia właśnie przysłuchowy kołnierz, ale ten był niestety dla lubelskich piłkarzy na posterunku. 61. minuta spotkania i dalej rezultat na stadionie Przelejach Zygmuntowskich bez zmian. Motor Lublin 0, Concordia Elbląg 1. Z ławki rezerwowych podniósł się Dawid Staszyński, ale to byłaby bardzo zaskakująca zmiana, chyba że jeden z defensorów ucierpiał w jakimś starciu. Bo na razie, jeśli chodzi o defensywę, no to tam te zmiany może nie są aż tak istotne jak zmiany w samym stylu gry ofensywnym. Iwan Jovanovicz teraz dobrze tyłem do bramki przeciwnika w połowie Motoru. Iwan Jovanovicz, dobre zagranie do Vincenta Kajziego. Widząc do tyłu, do Falisiewicza, Falisiewicz do Jovanovicia. Jovanovicz źle przyjmuje piłkę, ale dalej piłka jest przy nodze chorwackiego napastnika. Jovanovicz do Kostrubały, Kostrubała do Kajziego, Kajzi na prawej stronie. Dobra piłka Kajziego w stronę Jovanovicza, Jovanovicz obrócił się. Dalej się obraca, nie oddał jeszcze strzału, wreszcie oddał strzał, ale bardzo lekki strzał w stronę bramki Hieronima Zocha. No tutaj Iwan Jovanovicz kilka razy przekładał, obkręcał się z tą piłką. Nie oddał strzału, nie było tam też miejsca na oddanie jakiegoś konkretnego uderzenia w stronę bramki Concordii Elbląg, ale Iwan właśnie pokazał, że gra tyłem do bramki czy zastawienie się to jest jeden z elementów, który na pewno Motorowi może dzisiaj w dzisiejszym pomóc. Także warto pochwalić tutaj akcję Vincenta Kajziego, którego zagranie było tutaj kluczowe dla całej tej sytuacji, bo to właśnie Vincent mógł zaliczyć asystę w tym spotkaniu. No i tak jak wspomniałem Państwu, zaskakująca zmiana. Numerem 13 przy linii bocznej szykuje się do wejścia Dawid Ptaszyński w minucie 63. Dawid Ptaszyński, za chwilkę zobaczymy, kogo Dawid zmieni. Chyba że właśnie jeden z defensorów odniósł jakiś drobny uraz i nie może kontynuować dalej swojej gry w tym spotkaniu. Za chwilkę tutaj zobaczymy, kogo zmienia Dawid. Wschodzi Bartosz Romańczuk. Bartosz Romańczuk, jeden z bardziej kreatywnych zawodników Motoru Lublin. Chyba Bartosz nie jest przygotowany jeszcze na 90 minut, bądź to może, jeśli chodzi o Bartosza, to właśnie to uderzenie w pierwszej połowie piłką w okolice brzucha miało jakieś znaczenie właśnie w aspekcie opuszczenia Bartosza przy boiska przez Bartosza. Dawid Ptaszyński chyba teraz będzie rozgrywał spotkanie w roli defensywnego pomocnika, bądź środkowego pomocnika tuż przed linią defensywną drużyny Motoru Lublin. Vincent Kajzi ograł zawodnika z numerem 20, Tomasza Sambora, jednak sędzia odgwizdał nieprzepisowe zagranie ugandyjskiego zawodnika Motoru. Szkoda, ponieważ tutaj Vincent już uwalniał się na skraju pola karnego i mógł stworzyć duże zagrożenie dla bramki Concordii Elbląg. Ale niestety sędzia Jacek Lis zauważył faul i ten faul został odgwizdany. Od rzutu wolnego Hieronim Zoch. Zoch w kierunku środka boiska przejął piłkę Motor. Od razu zagrana szybka piłka do Jovanovicia. Jednak tam nie udało się uzyskać wiele z tej akcji. Rzut z autu dla Motor Kursa. Ale Klepczarek źle wykonuje rzut z autu i mamy nawet na takim poziomie rozgrywek, takie rzeczy się zdarzają. Mamy rzut z autu dla drużyny Concordii Elbląg. Wysokość mniej więcej środka boiska.
Teraz Klepczarek naprawia swój błąd. Przyjmuje piłkę, jest faulowany przez jednego z zawodników gości. Piotr Klepczarek już podniósł się o własnych siłach z murawy przy stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. I mamy rzut wolny dla Motoru. Sędzia sygnalizuje pozycję w tym momencie spaloną Damiana Szpaka, który tutaj walczył o piłkę z Szymonem Sadowskim. I rzut wolny, kolejny, tutaj ten spalony, został odgwizdany mniej więcej na wysokości 20 metra od bramki i wznawia grę Hieronim Zoch, bramkarz elbląskiej Concordii. W Lubelskiej drużynie mieliśmy dwie zmiany, na razie te zmiany nie zmieniły oblicza, przede wszystkim nie zmieniły wyniku, także nie zmieniły specjalnie oblicza gry. Iwanowicz znów tyłem do bramki, odegranie do Vincenta Kaiziego. Kaizi odmacał się w dribbling, ale odegrał do tyłu, tutaj Piotr Karwan zagrywa szeroko do Łukasza Matuszczyka, Łukasz Matuszczyk do Kaiziego, który pojawił się na środkowej strefie boiska. I Kaizi tutaj już sporo żwienia, teraz piłkę do Kostubały. Kostubała do Jovanovicia, ale Jovanovic nie zdąży tej piłki, wszystko wyjaśnia Marek Masztaler. Falisiewicz do Dawida Ptaszyńskiego. Dawid Ptaszyński centruje w pole karne Concordii, centra jednak minimalnie za krótka i jeden z obrońców ubiega Iwana Jovanovicia, który do tej piłki startował. No i kolejne jakieś dziwne nieporozumienie pomiędzy Karwanem a Oszustem. Dobrze, że Oszust w ostatniej chwili się zrehabilitował i wyszedł po tą piłkę, którą chwycił, bo mogło to się skończyć już akcją stuprocentową w wykonaniu Concordii Elbląg. To ponowne zagranie, drugie w dzisiejszym spotkaniu, drugie nieporozumienie ze stoperami swojej drużyny Mateusza Oszusta. Podobnie było również przy drugiej bramce w Radomiu, gdzie właśnie nie zrozumiał się Mateusz z Łukaszem Matuszczykiem i wtedy przed wielką szansą i bramką stanął Piotr Nendota, który do pustej bramki właściwie wystawił piłkę jednemu z zawodników Radomiaka. Nieco więcej ożywienia na ławce lubelskiego Motoru. Piotr Świerczewski nieco ukryty, schowany za ławką. Więcej emocji widać po trenerze bramkarza Arkadiuszu Onyszko. Zresztą w każdym meczu jest podobnie, że właśnie Arkadiusz Onyszko stara się jak najwięcej uwag celnych przekazać swoim podopiecznym. Biorąc pod uwagę to, że Arkadiusz Onyszko jako bramkarz zawsze na boisku miał taką pozycję, że widział naprawdę wiele, bo bramkarz od tyłu widzi naprawdę idealnie ustawienie swojej drużyny, także Onyszko właśnie z tego doświadczenia może teraz korzystać. Na szczęście korzysta z tego doświadczenia w rodzinnym Lublinie i tutaj budowaniu dobrego klimatu i dobrej drużyny właśnie to, że lubi. Mam nadzieję, że właśnie doświadczenie Arkadiusza Onyszki, a także Piotra Świerczewskiego przyniesie w drugiej rundzie efekt. Motor nie będzie musiał do końca liczyć na szczęście w walce o utrzymanie, no, ponieważ jak wiemy z pierwszej ligi mogą spaść do naszej grupy aż 4 zespoły, na tą chwilę są to 2 zespoły, ponieważ jest to Okocimski Brzesko na miejscu spadkowym, a także Stomiloczki. To jest Vincent Kaizi. Dziwna decyzja sędziego. Vincent Kaizi teraz sędzia zderzyło się dwóch zawodników. Zderzył się Zawierowski, zderzył się z Florkiem. Kaizi ich minął, a sędzia odgwizdał faul dla drużyny Concordii. Po raz kolejny nawet zawodnicy Concordii byli zaskoczeni taką decyzją sędziego. Już nie mówiąc w ogóle o Kaizi, który zupełnie z tej decyzji niewiele rozumie i nawet prawdopodobnie nie może o tą decyzję zapytać sędziego, bo nie byliby w stanie się dogadać. 69. minuta spotkania, Motor Lublin ciągle przegrywa w meczu drugiej ligi z Concordią Elbląg. Bramka w 20. minucie Jakub Zejglicz. No i to jest jeden z ważniejszych fragmentów spotkania, bo teraz Motor, który mógłby się właśnie w tym momencie obudzić, jest w stanie to spotkanie spokojnie wygrać. 22 minuty do spotkania do końca, plus to, co doliczy jeszcze arbiter Jacek Lis. Złe zagranie Jarosława Kursy, który dzisiaj nie prezentuje zbyt wysokiej formy. Radosław tutaj zalicza dużo strat jeszcze w destrukcji. To wszystko wygląda dobrze, ale później, gdy Radosław ma rozegrać piłkę
z kolejnymi zawodnikami motoru, no to nie wygląda to najlepiej. Kolejna strata właśnie, teraz jeszcze spalony po zagraniu, no po spalonej został złapany Iwan Jovanović. Teraz Matuszczyk faulował przy klubie odbioru piłki, pychał jednego z zawodników Concordii. Mamy rzut wolny, to będzie dobra okazja dla Concordii. Mateusz Oszust musi skoncentrować się teraz w bramce na chwyceniu tej piłki. Nieco z boku boiska, z prawej strony bardziej niż w stronę bramki, jakieś 25 metrów przy piłce. Tam jest na pewno Damian Szuprytowski i jeszcze jeden zawodnik. Chyba Radosław Stępień z numerem 14, ale nie jestem tego w stanie dokładnie powiedzieć. Tak, chyba Stępień z 14, on wyleci szkoł przy jego uderzenia. W polu karnym trzech zawodników wygląda, dwóch przed polem karnym. Skromny trzyosobowy mur ze strony motoru. W bramce Mateusz Oszust. Tylko zobaczymy, co z tego wynika. Stępień, 14. Zagranie wyjaśnione wszystko przez Ptaszyńskiego i teraz szansa na kontratak Kaizi, ale dobrze powstrzymany przez Florka. Kaizi do Ptaszyńskiego. Ptaszyński, zagranie w stronę Jovanovicia. Jovanović na prawym skrzydle, ale już nieco z boku, to już nie będzie ta klarowna sytuacja, jaka mogłaby się wydawać. Jovanović do Kursy. Kursa teraz dobre zagranie do Klepczarka, na lewą stronę. Klepczarek, środek pola, tutaj jest Kostrubała. Przedłużył tą piłkę, jednak wszystko wyjaśnia. Jeden ze stoperów Olimpii Elbląg wybija piłkę głową na rzut rożny. Mamy rzut rożny dla lubelskiego z motoru. 20 minut do końca spotkania. To jest właśnie idealny moment, żeby motor zdobył bramkę i to spotkanie jeszcze wygrał. Kostrubała podaje piłkę do Damiana Szpaka. Damian Szpak z 5 metra celnym strzałem pokonuje Hieronima Zocha. Mamy 1-0 dla lubelskiego motoru. To jest 72 minuta spotkania i motor, tak jak Państwu wspominałem, to jest idealny moment, żeby lubelska drużyna teraz właśnie się przebudziła i poprowadziła do zwycięstwa. Jest 1-1, idealny moment na wygranie tego spotkania, drodzy Państwo. Bramkę zdobył Damian Szpak. Damian Szpak, to jest 72 minuta spotkania, bramka, dobre dośrodkowanie Kostrubały, wcześniej też dobra akcja Jovanovicia, który wywalczył ten rzut rożny, dośrodkowując z lewej strony. Później Kostrubała krótko, Skajzi z Kostrubału krótko i piłka wędruje na głowę Szpaka, który nie mógł zrobić nic innego, jak wpakować ją właśnie do bramki z 5 metra głową. No i teraz motor, na pewno motor teraz ożywiony, Concordia już teraz też będzie musiała, chociaż znając drużyny polskiej lidze, drużyny gości, to najczęściej remis też im pasuje, więc zobaczymy, jak Concordia się do tego spotkania ustosunkuje po tej stracie bramki. Kostrubała do Kaiziego, niecelny niestety. I teraz Masztaler, spędza się 16, Masztaler, podanie do Szuprytowskiego, na lewej stronie Szuprytowski, ale chyba jest za bardzo wyrzucony. Szuprytowski wyjechał z tą piłką poza linię boczną i mamy rzut z autu dla drużyny lubelskiego motoru. Speaker na stadionie wspomniał, że to jest 5 bramka Damiana Szpaka w barwach lubelskiego motoru w tym sezonie. Także gratulujemy Damianowi skuteczności. Liczymy, że jeszcze jedną bramkę dzisiaj dołoży dla drużyny lubelskiego motoru. I teraz Klepczanek. Klepczanek do Szpaka. Tak, Szpak na lewej stronie. Rozechodzony Damian. Spokojnie do Kursy. Kursa. Do Szpaka, znów Kursa podnosi tę piłkę całkiem czymś, ale Klepczarek waleczny odzyskuje tę piłkę. Też złe zagranie Klepczarka, było blokowane przez jednego z zawodników Elbląga. Klepczarek przewrócił się później, jest szansa na kontratak, ale teraz dobrze Kursa. I przed szansą Damian Szpak sam z jednym obrońcą, ale nie udało się objechać tego jednego obrońcy drużyny gości. Szkoda, bo ta sytuacja mogła być klarowna. W ciągu 4 minut motor mógł wyjść na prowadzenie. No i teraz waleczny Piotr Karwan. I był jeszcze faulowany. Szansa dla motoru. Około 30 metrów po linii ukośnej od bramki Zocha będzie rzut wolny bity przez lubelską drużynę. A tutaj przy linii bocznej pojawia się zawodnik Concordii Elbląg. Będzie pierwsza zmiana w drużynie gości. Numer 22. Razak Bamboje. Zawodnik Concordii Elbląg. Wysoki, czarnoskóry zawodnik. Zaraz zobaczymy, kogo zmieni po kolejnej akcji w zespole prowadzonym przez Adama Borosa. Tymczasem motor. Kostrubała wysoko. Hieronim Zoch tym razem wychodzi po piłkę i chwyta ją pewnie w swoje rękawice i szybkim wykopem rozprowadza kolejną akcję drużyny Concord.
Szkoda tego błędu przy stracie bramki dla Motoru, ponieważ tam obrońcy ewidentnie zaspali, tak spokojnie byśmy prowadzili teraz 1-0 i mieli szansę na zgarnięcie 3 punktów. Szansa jest oczywiście nadal. Motor będzie na pewno do końca walczył. Tymczasem zmiana. Razak, Bank Boje wchodzi na boisko w miejsce Bartłomieja Florka z numerem 6. Florek opuścił boisko. Niewidoczny w tym spotkaniu Bartłomiej Florek, odpowiedzialny za destrukcję w drużynie Olimpii. A tymczasem Razak, Bank Boje pewnie będzie teraz grał na pozycji napastnika, bo Jakub Zelbić teraz cofnął się do środka pola. Konkordia na pewno teraz zagęści środek pola, bo widzi, że Motor rozochocony po stronie tej bramki na pewno będzie chciał zgarnąć tutaj pełną pulę. Mateusz Oszust pewnie wychodzi po piłkę. Tym razem dogadali się z Damianem Faliszewiczem, kto tą piłkę ma zgarnąć. Matuszczyk od tyłu do Ptaszyńskiego. Ptaszyński na klasycznej pozycji defensywnego pomocnika rozgrywa to spotkanie do Klepczarka. Klepczarek już całkiem ofensywnie, bez zadań defensywnych. Klepczarek trochę za krótko w stronę Jovanovicia, jednak ma jeszcze jedną szansę. Jeszcze raz. Piąskuje Hieronim Zoch, Kostubała zgarnie piłkę przed polem karnym, wycofanie do Kursa, na prawo, do naszego Vincenta Kajziego. Vincent Kajzi na linii pola karnego, zagranie Vincenta Kajziego po nodze, wędruje prosto w ręce Hieronima Zocha. Iwan Jovanović teraz na spalony. Mam nadzieję, że Kajzi do niego nie zagra, bo to byłaby piłka stracona. I Faliszewicz do Kajziego. Kajzi traci piłkę. Szuprytowski. I teraz wychodzą Zelbić do środka. W środku Stępień. Stępień zagra na prawo, tam dobrze wychodzi. Super wyszedł zawodnik z numerem 19, Adrian Korzeniewski, nie zdąży za nim Piotr Klepczarek, byle tylko nie faulował, Korzeniewski w polu karnym, zagrywa do Zelgicia, ale wszystko wyjaśnia Damian Faliszewicz. I teraz jest aż 7 na 6. Motor ma dużą przewagę, teraz jest szansa to wykorzystać. Faliszewicz, złe zagranie, ale jeszcze damy radę? Nie. Przejmują piłkę goście, ale na krótko, teraz już teraz Jovanović przy piłce. Iwan zagrywa do Kajziego, ale fatalne zagranie, bardzo czytelne zagranie i przewidział to oczywiście Marek Masztaler, który teraz rozpoczyna akcję ofensywną swojego zespołu. Jovanović faulował Szuprytowskiego, chociaż nie był to brzydki faul, ale sędzia odwizuje faul w środku pola Chorwata na szybkim, dynamicznym, lewoskrzydłowym Concordii Elbląg. I teraz Masztaler, lewa strona. Masztaler do... Zegicia, Zegić do Stępnia. Stępień uprzedzony przez i zatrzymany przez Piotra Karwana. Od bramki Mateusz Oszust. Do zakończenia spotkania 13 minut plus to, co doliczy jeszcze pan Jacek Lis. Oszust. Słabe zagranie, kolejne takie nieciekawe wybicie Oszusta. Bliski przyjęcia Szuprytowski, ale on też sobie źle to przyjął. Faliszewicz no teraz też nie popisał się zagraniem do Oszusta. No widać, że motorowcy muszą w przerwie zimowej albo wzmocnić linię defensywną, albo bardziej zgrać tą formację, ponieważ za dużo tych błędów. Kajzi. Na prawej stronie Kajzi. Spróbuje pojedynku 1-1. Szybszy zdecydowanie od Masztalera. Kajzi. Dośrodkowanie w pole karne, ale no złe. Piłka opuściła, zanim jeszcze doszła do bramkarza, to już opuściła boisko i niestety z tego zagrania nic. Ale Vincent Kajzi po raz kolejny pokazał, że ciężko Motorowi byłoby grać bez właśnie tego zawodnika. Dzisiaj naprawdę w dobrej formie Vincent pokazuje sporo umiejętności technicznych, a także przede wszystkim walory szybkościowe. Faulował Dawid Ptaszyński przy próbie odbioru i mamy rzut wolny dla Concordii Elbląg. I kolejna zmiana w Concordii. Pojawi się na boisku Mateusz Szmyt. Za chwilkę zobaczymy, kogo zastąpi Mateusz. Mateusz Szmyt zastępuje zawodnika z numerem 18, Damiana Szuprytowskiego, który sporo ciekawych akcji przeprowadził. Także ten zawodnik może być z tego występu w Lublinie bardzo dumny. Teraz gratulacje od swojego trenera Adama Borosa, a w jego miejsce na boisku pojawił się Mateusz Szmyt.
Teraz dobra centra, co następnie, tam sporo problemów, lubelscy zawodnicy. Schmidt oddaje pierwszy strzał, ale ten strzał wyjdzie chyba nawet na linię boczną. Nie, Vincent Kaizi, tak, pozwoli Vincent Kaizi opuścić tę piłkę, tej piłce boiska, także strzał Schmidta, bardzo fatalny. Faliszewicz. Ale Faliszewicz za długo czekał z tym wybiciem, tam Razak Bamboje zablokował tą piłkę. Nigeryjczyk walecznie stara się tutaj odebrać piłkę wysokim pressingiem. Szpak. Kursy, Ptaszyński. Dobra piłka do Iwanowicza. Tu jest czterech zawodników, a tylko jeden Horwat. Także tutaj nie poradził sobie z tym, ale mamy wywalczony dzięki temu rzut z autu na wysokości 30 metra. Spróbowała do Ptaszyńskiego, Ptaszyński do Kaiziego. Kaizi wywalczył kolejny aut. Tym razem Faliszewicz. Stubała, próbuje się uwolnić z obień Schmidta, ale chyba Karol faulował, tak. Karol faulował w tej sytuacji zawodnika, rezerwowego zawodnika Concordii Elbląg. Rzut wolny dla Concordii, tylko będzie wybiegł Tomasz Sambor. Tomasz Sambor w stronę naszej bramki. Tutaj Razak Bamboje próbował barkiem zgrać gdzieś tą piłkę, jednak ona wędruje w rękawicach Mateusza Oszusta. Nie mamy czasu na Mateusz Oszusta, przytrzymuje piłkę, nie mamy specjalnie na to czasu, chcemy ten mecz jeszcze wygrać, żeby dobrze zakończyć tą rundę jesienną. Kolejne złe wybicie Mateusza, teraz mam nadzieję, że się poprawi. Albo lepiej zagrać ręką. Teraz już dobre zagranie Mateusza w stronę Iwana Jovanovicia. Przejęcie przez Concordię w środku pola. Dobre zagranie do Schmidta, Schmidt ma dużo zdrowia, bo dopiero przed chwilą wszedł na boisko, na lewej stronie wyrzucił się już troszkę tym zagraniem. Teraz tutaj zagranie Schmidta w środek pola karnego. Kaizi do Szpaka, Szpak na prawej stronie, Szpak, czy poradzi sobie, zablokował. Kaizi, błąd trochę techniczny z przyjęciem piłki, strata piłki przez Ugandyjczyk. Schmidt w środku pola. To dobra okazja dla drużyny Elbląga, ale Razak Bamboje nie dochodzi do tej piłki podanej przez Schmidta. I Kaizi, szansa dla motoru. Teraz można wykorzystać właśnie słabość drużyny Elbląga. Po prostu bała. Do Kurs. Zobaczymy, co zrobi Radosław Kursa. Zagrał do Iwana Jovanovicia, najbliższego zawodnika. Po prostu bała, ale już wycofujemy się. Olimpia, Concordia Elbląg wyrzuca drużynę motoru poza obręb swojego pola najbliższego rażenia. Teraz dobra piłka Ptaszyńskiego do Kostubały. Kostubała biega w pole karne, jest już w drogu pola karnego zagranie i na nogę Iwana Jovanovicia, ale wszystko wyjaśnia dobrym wybiciem Tomasz Sambor. Bardzo za dobre zagranie Dawida Ptaszyńskiego, który wypatrzył właśnie wychodzącego na lewą stronę Karola Kostubałę, który dośrodkował wprost na nogę Iwana Jovanovicia, ale tam znalazła również noga Tomasza Sambora. Niestety. Ciągle utrzymujemy wynik remisowy. Kostubała. Kostubała centruje w pole karne. Piękna bramka dla lubelskiego motoru. Kostubała, świetna centra, a piłka przewija się po głowie Iwana Jovanovicia. To była świetna zmiana trenera Piotra Świerczewskiego. Wysoki Iwan Jovanovic zdobywa bramkę z najbliższej odległości głową. 84 minuta i Motor Lublin wreszcie obejmuje prowadzenie w meczu z Concordią Elbląg. Tak jak mówiłem wcześniej, to spotkanie przy 69 minucie wcale nie było jeszcze przegrane. Teraz to motor prowadzi w tym spotkaniu, teraz to motor będzie rozdawał karty. Mam nadzieję, że nasi piłkarze podopieczni Piotra Świerczewskiego zagrają ten mecz do końca na poważnie i ten mecz stanie się zwycięstwem naszej drużyny. Brzydkie zagranie Razaka Bamboje, była to ewidentna nakładka na nogę, wejście nakładką na nogę Damiana Faliszewicza. Drodzy Państwo, niecałe pewnie 10 minut do zakończenia spotkania, ponieważ sędzia ze 3 minuty pewnie jeszcze nam doliczy. Ale świetne zagranie Karola Kostlubały, który już tego Iwan Jovanovic zepsuć nie ma. Iwan Jovanovic, bardzo ważna bramka dla lubelskiego zespołu. Teraz motorowi się już nie będzie nigdzie spieszyło, na pewno motor nie będzie nadganiał tempa tego spotkania. Oszust jeszcze weźmie pewnie piłkę w ręce, tak, wziął piłkę w ręce, sprawdził ciśnienie w piłce. Teraz sprawdza nawierzchnię na alejach zygmuntowskich i dopiero teraz
Po jakichś 30 sekundach wykopie piłkę w stronę bramki Concordii Elbląg. Teraz to Concordia musi się spieszyć, jej się nie spieszyło przez 70 minut. Teraz przez 10 minut na pewno Concordia będzie starała się walczyć o cenny punkt. Taszyński w środku pola. To też była dobra zmiana trenera Świerczewskiego, bo Dawid Taszyński uspokoił bardzo grę w środku pola. Dobra, właśnie Damiana Fajsiewicza, może nieco agresywna, ale akcja przerwana i to Concordia musi budować swoją akcję od nowa, a nasi zawodnicy zdążą się ustawić w formacji defensywnej. Teraz Motor widać, że już czwórką w obronie, Klepczarek zszedł jakby do obrony, Ptaszyński też jest ewentualnie w dyspozycji, może wejść między dwójkę środkowych obrońców. Bardzo dobry powrót do Damiana Szpaka, który włożył nogę tutaj kapitanowi Concordii, Samborowi. I to Concordia od nowa musi budować swój atak. Nie ma bardzo z kim zagrać Marek Masztaler. Masztaler do jednego ze swoich kolegów. Vincent Kaizi zagrywa ręką, jedynka oczywiście środkowa. Ugandyjczyk nie zrobił tego specjalnie. Rzut wolny na Concordii. 86 minuta spotkania. Trzymamy panowie, trzymamy ten rezultat. Sambor. Oj, fatalne uderzenie Stępnia, który uderzył z 25 metra, kilkanaście metrów nad bramką Mateusza Oszusta. Teraz Oszust ponownie nie będzie się spieszył. Mateusz Oszust. Piłkę przyjął Dawid Taszyński do Kostrubały. Kostrubała troszkę niecelnie, ale przejmujemy piłkę. Vincent Kaizi do tyłu, spokojnie, ale źle. No szalanstwo, ale latuje wszystko Damian Falisiewicz. Spalony, na pozycji spalonej Damian Szpak. I drobne starcie tutaj Damiana z zawodnikami Concordii. Concordii teraz się bardzo spieszy. Siódma minuta spotkania. Już tak niewiele zostało do upragnionego zwycięstwa Motoru z Concordią Elbląg. Te punkty będą dla Motoru bardzo ważne, ponieważ pozwolą się zbliżyć do środka tabeli, nawet do tej Concordii, na liczbę punktów 2. Że wiosną wszystko będzie otwarte. Teraz Kursa. Jest Kursa, graj. Kursa do Kaiziego. Wszystko zwolnione już, ale mamy jeszcze szansę na kontratak. Kaizi. Już trochę nie ma siły Vincent, ale jeszcze jest szybszy od Masztalera i został odepchnięty, ale sędzia nie uznał tego za przewinienie. Trochę aktorstwa w Ugandyjczyku było, a oczywiście już potem też zabrakło siły na kolejny pojedynek biegowy z Markiem Masztalerem. Od bramki Hieronim Zoch. Tak chwalony się za nie przez pierwszą część spotkania. Hieronim Zoch przy drugiej bramce, no wina zupełnie jego, bo piłka uderzona w krótki słupek tuż przy słupku właśnie bramki strzeżonej przez tego zawodnika. Iwan Jovanović, środek pola. Zagranie do Szpaka, nie ma pozycji spalonej. Trochę to zagranie wyrzuciło Szpaka na prawo, ale Szpak już ścina do środka pola karnego. Ładnie zatrzymał piłkę, teraz piłka do Jovanovicia. Jovanović, próbował ekwilibrystycznie założyć tak zwaną siatkę jednemu z zawodników, tutaj Sadowskiemu dokładnie, z Concordii Elbląg. Teraz Sadowski rozpędzał się, zatrzymany przez idealne wejście Dawida Ptaszyńskiego i jest już Jovanović, który również wrócił do strefy środkowej. Kaizi, dobre zagranie Kaiziego. Kostrubała, Jovanović, po raz kolejny do Szpaka. Damian Szpak, jeśli by szybciej zauważył, że jest szansa tutaj przejąć tą piłkę, to byłoby wiele pożytku dla Lubelskiego. Teraz Damian fauluje jednego z zawodników z Elbląga, ale dla nas to jest dobrze. Dla nas mamy czas na takie zagranie. Jest 89 minuta spotkania i Motor to Motor po bramkach Szpaka, a także Jovanovicia prowadzi 2-1 z Concordią Elbląg. Concordia odpowiedziała bramką Jakuba Zielgicia w pierwszej połowie 20 minut spotkania. Długa piłka w stronę Szmyta, który ma dużo sił. Przez 10 minut to ma na boisko. Ale wszystko się kończy na nodze Vincenta Kaiziego. Kaizi. No teraz sporo zamieszania w polu karnym Motoru Lublin, wszystko wyjaśnia na szczęście Łukasz Matuszczyk. Nie mamy teraz czasu na pomyłki, nie mamy czasu na jakiekolwiek zawahania. Ten mecz trzeba po prostu dowieść do końca w takim wynikiem, jaki aktualnie jest na tablicy stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. 80, już 90 minuta. Za chwilkę sędzia pokaże nam, ile jeszcze dłużej pograją piłkarze Motoru i Concordii w dniu dzisiejszym.
Będzie jeszcze jedna zmiana w drużynie lubelskiego Motoru. Do wejścia szykuje się Patryk Czułowski z numerem 18. Jest piłka w stronę Iwanowicza, ale 3 minuty dłużej, to jest 180 sekund dłużej, to spotkanie potrwa. Dobrze, że nie 4, dobrze, 3 minuty, już jedna prawie upłynęła. Pan Jacek nic dołożył, 3 minuty. Mam nadzieję, że przez te 3 minuty się nic nie zmieni na stadionie Przyjaciół Zygmuntowskich. Ale teraz dobra okazja, Razak Bamboje, tuż nad poprzeczką, dobre zagranie z prawej strony, w stronę Nigeryjczyka, który mógł pokonać, bo był niepilnowany, kolejny błąd naszych obrońców. Razak Bamboje niestety dla swojej drużyny, a na szczęście dla nas, myli się i nie wykorzystuje fantastycznej okazji dla swojego zespołu. Boisko opuszcza zawodnik oznaczony numerem 15, Damian Szpak, strzelec pierwszej bramki. Wielkie brawa dla Damiana za grę w dzisiejszym spotkaniu. Damian pokazał naprawdę, że jest zawodnikiem już formatu, na pewno co najmniej pierwszoligowego. Na jego miejsce, tak jak wspomniałem, młody Patryk Czułowski. Podbramki oszust z strony Iwanowicza, out dla Motoru. Teraz do piłki na pewno nie będzie się nikomu spieszyło. Klepczarek powoli podbiega do piłki, za chwilkę weźmie ją w ręce, pewnie ją wytrze jeszcze w koszulkę i dopiero zacentruje, rzuci out w stronę bramki. Klepczarek, spokojnie. Iwanowicz tyłem do bramki. Czułowski, ambitnie. Iwanowicz i kolejny out dla drużyny Motoru. Teraz na pewno ten mecz, tego meczu już Motor przegrać nie może. Klepczarek. Teraz Patryk Czułowski w narożniku pola drażniku boiska. Teraz piłka w siebie Karol Kostrubała, może nie do końca celnie. Zagranie do Karola. Karol faulowany, jeszcze będzie dobra okazja dla Motoru. To jest 20, może 8 metr od bramki Hieronima Zocha. I mamy szansę właśnie na strzał jeszcze z dystansu rzut wolny. Rzut wolny dla naszej drużyny. Karol Kostubała jeszcze nie podnosi się z boiska. Za chwilkę zobaczymy, czy coś poważniejszego stało się Karolowi. Miejmy nadzieję, że nie. Przy piłce Ptaszyński, czyli jeśli zdecyduje się Ptaszyński, że będzie mocne uderzenie Klepczarek, również i Vincent Kalis, który pewnie uderzy technicznie, jeśli to będzie taką możliwość. Stubałeś oczy, to piłki, wiemy, że on tego wolnego nie będzie wykonywał. Naprawdę to chyba już ostatnia okazja, ostatnia szansa na zmianę rezultatu, ostatnia szansa w tym meczu. Ptaszyński w mur i jeszcze chyba sędzia pozwoli wyjść z kontrą Olimpii Elbląg, ale Dawid Ptaszyński nie da. Nie pozwoli, szczególnie, że piłka opuściła już boisko. Vincent Kalizy spokojnie do Falisiewicza. Falisiewicz też się już nie spieszy. Będzie grał do najbliższego. Jest wolny Ptaszyński. Piłka w stronę Jovanovicia. I jeszcze jeden rzut z autu. Coraz bliżej pola karnego Olimpii. Piłkarze Motoru coraz spokojniejsi. Widać już po minach Matuszczyka czy Hermana, że w tym meczu się już wiele nie wydarzy, że Motorowcy są pewni swojego upragnionego zwycięstwa i pewni swoich upragnionych 3 punktów, które zwieńczą rundę jesienną. Druga połowa zdecydowanie lepsza w wykonaniu Motoru. Motor bardzo agresywny, mimo zejścia Romańczuka. I sędzia już nie pozwolił wykonać tego rzutu z autu. Wielkie brawa, Motor Lublin wygrywa z Concordią Elbląg 2-1. Bramki strzelali Damian Szpak dla Motoru i Iwan Jovanovicz. Dla Concordii Elbląg Jakub Zejglić. Motor wygrywa i dzięki temu przybliża się do strefy środkowej w tabeli drugiej ligi. I teraz spokojnie Motorowcy mogą pracować nad formą w przerwie zimowej. Dla Państwa komentował Piotr Walczyk.